Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zmiana stroju, oczywiście jesteśmy w tym miejscu. Hełm wypędzonego rycerza przerobiony i rękawice na nagolenniki po prostu wypędzonego rycerza. I taka sytuacja jest, że tu jak startujemy, tutaj są przeciwnicy. Ja już ich pokonałem, to są ci tacy odnawiający się, więc tego nie zbierałem. Runy władcy. Więc trzeba ich jeszcze raz oczywiście dobić. Tak wygląda ten strój wypędzonego rycerza. Potem tu na dole też są ci przeciwnicy. Młody motyl. Nie zbierałem, tylko wyczyściłem, żeby przyspieszyć, jakby tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Tu na drzewie wiszą, trzeba ich zrzucić. I tutaj patroluje dwóch. A tu jest też opcja przesłania mimika, bo tu jest cała banda, tu jest chyba 8 takich, więc ja ich po prostu sprowadzałem tam na dół i na dole ich z nimi tam walczyłem. Tu... A, tu jeszcze jeden wisi. I tu wisi, i tu wisi. Tych jeszcze nie rozwalałem, ale to właśnie na tej zasadzie wyglądało, że cyk. Bierzesz potem tego misia kolorowego, tam jeden stoi na brzegu. To jest ciężkie, bo nie trafisz i on się odradza i znowu zjedziesz. Ten spadnie na dół, więc na razie... Wow! Prawdopodobnie jeszcze jeden był na drzewie. Lepiej to spróbować go złapać, jakoś sprawdzić, gdzie jest. Nie wiem, czy przyzywać tutaj mimika na ten moment. Tu mamy złote nasiona, ale też przeciwnika, który się do tego złotego nasiona chyba modli. Złote nasiono, a to jakby się... Tu jest ktoś. O kurde, dwóch. Możliwe, że są na drzewie. Tylko, że to czy to było dalej? Może z góry spadł. Jakby się ktoś zastanawiał, ile tutaj jest, ile mam tych złotych nasion. 12 na ten moment i już nic nie można zrobić. Czyli teoretycznie to tak jakieś trudne do uzyskania, na przykład za pokonanie przeciwnika do tego wrzuconego drzewa. Ja myślę... Oh, fuks. Tu jest takie... Nie wiem, ten kolega się skradał, tak jakby to mogło nam uciec, ale... Ale nie wiem. Fortyfikacja złotej błyskawicy. Inkantacja. Inkantacja i teraz znajdź to. Fortyfikacja to tu. Zwiększa odporność na błyskawice osoby rzucającej. Czy w tym miejscu. Mamy, a tam już jest smok. Czy ja mam z nim walczyć? Ogólnie bierzemy, spadamy. Nie ma co. To jeszcze mamy wrogów po drodze. Tu trzeba wejść na górę chyba. A teraz mamy iść tutaj. A tamtego zostawić. Tu i tu. I teraz... Tam jest tylko kamień, no i ewentualnie po smoku dostaniemy kolejny kamień, więc szału nie ma. A teraz się okaże, chociaż nie widzę, ale a jest Aleksander. Bo tu jest quest z Aleksandrem. I zastanawiam się, czy on tu zawsze będzie stał, czy jak coś źle zrobimy, to nie będzie stał.
The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, you're certainly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. It was practically a god. Of course, I count myself, the great Alexander, among the many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. You are ready then, I take it? Then let us begin. I am the great Star Warrior, Iron Fist Alexander. Szkoda chłopka, bo był naszym przyjacielem i nawet nam pomógł. W którymś momencie. Ale to tylko był pojedynek. Victor, my thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Nowość mamy, odłamek Aleksandra i wnętrzności Aleksandra. To był talizman. Ten odłamek Aleksandra znacząco wzmacnia siłę ataku umiejętności. No to bardzo wskazany dla nas. Tylko na ten moment nie ubiorę, bo jestem za ciężki. Więc na razie zostawimy. No i jeszcze było coś tutaj. Swego rodzaju wnętrzności. To były tu. Patrz, niedawno były, a już zapomniałem. Tu. Pamiątka po Aleksandrze, wielkim wojowniku. Słojowniku. W naczyniach znajdują się szczątki przodków, są to wojownicy. Marzą o wielkości. W tym momencie mamy quest Aleksandra tutaj zakończony. I teraz mamy iść. Dalej ku nowej przygodzie. Zbierać co się da. Kamień Kowalski 7 poziomu. Któryś quest zakończy się pozytywnie? Chyba. Niektóre tak się kończyły. Tu mogłem umrzeć. Swoją drogą zastanawiam się, ile przez 130 godzin miałem śmierć. Książka z przepisami apostoła starożytnego smoka. Co nam daje? Może nie pora. Czy on tu przyjdzie? Idzie, kurde, gardzina. Ale zgubił się, dobra, zgubił się. Dobra, nie to miałem skoczyć. Panika była. Wracamy. Wróciłem dość szybko, sprawnie, a miałem skoczyć tu. Czyli prawie skoczyłem dobrze. Tamten spadł, ten się modli.
Ja tu byłam już chyba, chłopaki, co? Byłem tu na bank. Dobra, zwalmy tego gościa. Robimy zmianę planów i ogólnie to tędy się nie idzie, tylko winda smoczej świątyni. Przeklęte formazula, tutaj mamy tą miejscówkę. Zjeżdżamy windą na dół. Tak, i teraz tego co zapamiętamy. Tu, tu i tu. Tu i tu, tam już tu strzelają. Ja nie powinienem się tu pomylić. Pytanie, czy mam iść tam? Tu jest jedna ciekawostka. Mianowicie tutaj jest talizman. Talizman starożytnego smoka plus 2. Zmiernie, a tu jest ogromnie, więc to jest... No ale tak, żeby ktoś wiedział, że tu jest takie coś. A teraz zobaczymy, czy dobrze zapamiętałem, jak tam dotrzeć. To chyba trzeba iść tu po prostu prosto. Tam po bokach są rzeczy do znalezienia, ale mało istotne. Jeszcze jedna rzecz. Patrzcie, jakie on ma nogi, stopy. Jak kaczka. Tu jest rycerz Tygla i... Z tego co kolega tutaj znaczy, to właściwie nie ma sensu się z nim bić. Chociaż on już nadwidzi. I się zastanawia, o co tu chodzi. A my robimy tak. Cyk. 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 Hopa. I tu jest miejsce łaski. Jakby ktoś chciał, to myślę, że można do niego wrócić. Ciekawe, czy on tu na przykład zejdzie. Teraz motyw jest taki. To jest winda swego rodzaju, ale my idziemy tu. Oj, coś tu było. Tam jest smok, który nas napastuje, atakuje. My idziemy tędy, tu. Tu, tu i tu. I winda jest już na dole. Wyłączę tą latarkę. Tutaj idąc dalej znajdujemy skrzynię, którą rzadko kiedy w ten sposób takie skrzynie znajdujemy. Hełm smoczego rycerza, zbroja smoczego rycerza. Rękawice i nagolenniki smoczego rycerza. Zróbmy to. Hełm smoczego rycerza.
się jakiś taki z piórami. Hełm. Zbroja. Rękawice. I nagoleniki. Że tak wygląda zbroja smuczego rycerza. Wjeżdżamy windą do góry. O, tam jest jeszcze coś ukrytego. Załatwimy w gościa. Ale mi wstyd. Znaczy wstyd. To jest właśnie to, że musisz szanować przeciwników. Nie powiedzieć, załatwimy najpierw gościa, a gościu załatwia ciebie. Wielki bełt błyskawic. Teraz przydałoby się dobrze zjechać, a mianowicie winda zjeżdża i wskakujemy. I jesteśmy tu. A tam smok. Czy jak tu się schowam, to coś mi zrobi? Dobra, spróbuję. Spróbuję zrobić coś, co jest ekstremalnie trudne, mianowicie dotrzeć tam do smoka. Prawie mnie gąb rozwalił. Orzeł w sensie. Żelasty liść. Muszę to sprawdzić, co ten żelasty liść. Daje. Pokonanie smoka spowoduje nam taki agresywny orzeł. Orzeł bojowy. Pokonanie smoka daje nam kamień ponury. Znaczy nie ponury, tylko zwykły. Trzeba, myślę, tylko wyczaić tyle, kiedy skoczyć. I tu na górze jest drugi orzeł. Mało mam butelek, więc chyba nie będę z nim jakoś specjalnie próbował walczyć. Tylko pobiegnę od razu za niego. Albo nie. Bo z tyłu za nim mamy ponury kamień. Ponury kamień jest istotny. Co? Uciekł. Ha! No dobra. Jak go pokonacie, to mamy kamień ten zwykły. Plus 25. A z tyłu jest ponury. No i wychodzi na to, że jak zabierzesz ponury kamień, to smok po prostu odlatuje, bo bronił tego kamienia. Tak, trzeba to przyjąć. Tam jest. Ale dobra, jak jestem tutaj, to jeszcze spróbuję przejść tutaj na górę.
Te orły tutaj są naprawdę bojowo nastawione. A liczyłem, że to one zostały pokonane. Dobra, wracamy tu. Wróciłem. Uzyskałem runy, ale z tymi orłami tutaj biorę złote nasiono i zmykam. Przynajmniej oddalam się na ten moment. Czy to tylko informacja, że jest tu złote nasiono, ale... ogólnie... to z tymi... orłami to jest... to jest przeprawa, powiem szczerze. Trzymam się tego poradnika, ale tylko dlatego, żeby tu zbytnio nie błądzić, żeby czegoś nie pominąć. Więc... na ten moment... schodzimy tu na dół. Zastanawiam się, jak ktoś tu zginął. Ale zapewne jakoś. Nie ma co przedłużać, spadamy na dół. Tu będzie ciężki zawodnik. No ale... próbujemy dać mu radę. Ja... wiem, że jest ciężki. Wracamy. Dobra, pokonany leży u mych stóp, ale to jeszcze nie koniec. Jest jego brat? Jeszcze orzeł? Kurde. Co tu jest? Ściana! No dobra. Wchodzimy na arenę. Orzeł może mnie jeszcze załatwić. Kurde, no. Wracamy. Przyszedłem w to samo miejsce, zabiłem orła. Kolegi nie ma, bo kolega... tu chodzi? Nie. Pewnie jest na górze. Tu zginąć nie jest wskazane, bo tu jest dwóch. Dobra, spróbujmy. No, czemu nie użyłeś tego ataku? Tych chłopaków nie można lekceważyć, ale fart, że on dostał przełamanie. No i 3000 dostajesz za takiego mistrza, a tu w skrzyni. Długa tarcza z motywem smoka. To już sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto. Cios tarczą. Teraz jest motyw. Tu chyba
chyba nic nie było. Wjeżdżamy windą na górę. Na górze jest rycerz Tygla. Mistrz nad mistrzami. Ale będzie tam walczył. Żwir. Tu można pozbierać żwir. Będzie walczył tam z żołnierzami. My idziemy chyba, no może nie tam do końca, ale tu jest drabina. Spróbuję do tej drabiny dojść. O, bo on idzie tam. Jakbym ich tu minął. W ten sposób szybko. Drabina. I biegnę na górę. Bo walka z rycerzem jest długa, trudna i w sumie oprócz run nic się z niej ciekawego nie dostaje. A tu zejdziemy gościa. Fuch, że nie spadłem, bo jest talizman żółtego smoka. Plus 2. Patrzę, czy ten gołąb tu nie doleci. Ale chyba nie doleci. A rycerz Tygla też nie wchodzi, więc jest spokój. Co daje nam talizman? Negację świętych obrażeń. Teraz dość trudna przeprawa, jeżeli smok nadal jest, ale nie widzę go, więc spoko. Tylko orły są, ale może nie ucieknę. Jak mnie tu dorwą. Niby takie orły, dlatego Dark Souls nigdy nie lekceważ przeciwnika. Nawet jeśli są tylko orłami. 208 tysięcy mam na plecach, ale... to będzie. Tam jest czarownik, czarownik. Tak to z czarodziejami jest, że ogólnie są słabi. Ale za to mają moc czarów. Kamień Kowalski 7 poziomu. Tam możemy łączyć i na spokojnie lecimy dalej. Tu trzeba uważać, bo tam po drugiej stronie stoi gość, który rzuca. Szczęście nie strąca. Znaczy, no, dostałem. Myślałem, że już po mnie, bo spadam, ale udało się. Nie wiem, czy wykorzystać tutaj jeszcze to, bo przyda mi się do tych moich ciosów. Bo tu jest cała banda czarowników. Czarownik, czarownik. Czy to jest koniec? Ogólnie, gdyby ktoś się zastanawiał, to tu za rogiem stoi ten jeden czarownik. Mag. A tu mamy
ponury. Dzwonek kulisty górnika ponurego kamienia. Prawdopodobnie będziemy mogli kupować w okrągłym stole ponure kamienie wyższej jakości. Więc pozostaje nam tylko wjechać tutaj windą do góry. A tu jest to, o czym od 200 tysięcy run. O czym od 200 tysięcy run marzyłem. Czyli miejsce łaski. 220. Niech będzie wytrzymałość. I ruszamy dalej.